Cześć kochani, witamy was w nowym odcinku pod tytułem Wypad na weekend. Pod namiotem, nowy namiot i full autobus. Hey. Autobus. Nie wiem czy widzicie, ale jeszcze Amelia z nami też jest. Taka zadowolona. I Belluś nawet jest. Jesteśmy w pełnej, znaczy nie, jak to powiedzieć? W pełni zadowoleni. Jak spakowałem. A nerwów było, nie miada. Okej. Okay. No ale ja sobie nie wyobrażam, jak będziemy się do Szwajcarii pakować. No jest kurczę. Po prostu spakowaliśmy się z tyłu. Bo to jest tak, że właśnie doszedł tutaj ten pan środkowy i od razu się zmieszyło na miejsce. No jest, no nie wiem. Mnie głowa boli. Bagażnik też mamy oczywiście, dachowy. I mamy 3 godziny, a jedziemy gdzie? Właśnie jedziemy do Belgii. Niespodzianka. Jedziemy do Belgii. Gabiu ze stresu je już. Dobra. Doruszamy. Mamy 3 godziny, niecałe tam 300 km. Kochani, dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy już w Belgii, na kampingu. Początek był problem, bo nie wiedzieliśmy gdzie jest przód, gdzie jest tył, gdzie jest bok. To jest do tego daszka, Nikola. Więc teraz będziemy ten łączyć, te boki, żeby później go postawić. Stawia się go tak samo jak tamten, co mieliśmy. Więc dobra, daję kamerę Amelii, Amelia będzie nagrywać. Mm-hmm.
kochani, jest już prawie, nawet można powiedzieć, że już zrobione. Nie nagrywaliśmy, no i nie wiem co tam się nagrało, bo ja nie miałem kamery. Namiocik się tak prezentuje z tyłu i to jest ten Dallas. Dallas XL czy coś takiego. Macie jeszcze jakieś? No jeszcze nie coś tam. Nie? Nie. Z tej strony namiocik się tak prezentuje, a główne wejście do namiotu jest tutaj. Tak sobie tu wymyśliliśmy, że jak się otworzy, to na wodę. Będziemy mieli widok. I tak się fajnie prezentuje, taka cisza jest. To taka ścieżka ogólnie. Lubię łowić ryby, to tu są stanowiska. Pomosty są porobione. Jestem w ogóle ciekawy, czy ta ścieżka to... Kurczę, wam powiem, że tutaj nie można zamykać tego. I to każdy sobie może wejść. Do naszego namiotu nawet. A jak się w środku prezentuje? No jak się właśnie w środku prezentuje? No jest więcej miejsca chyba, Gabi. Jest. I to o wiele jest więcej, naprawdę. My to akurat pozawijaliśmy to, nie odgradzamy sobie, bo dla nas jest wygodnie tutaj. Gdzieś ale my tego nie zdejmujemy już teraz. Nie, to zostawiamy na razie. Po prostu nie odgradzamy, będzie nam wygodniej. Jest o wiele więcej miejsca. My przede wszystkim... Czajnik? Nie wiem, Adaś, gdzie czajnik? Ale pakowaliśmy czajnik? No chyba jest, jest czajnik. A podnosiliście dół? No. I to jest fajna opcja. To już wcześniej mówiłam, że jest tu wyjście i tu jest wyjście. Fajnie, naprawdę. Jest przewiew. Jest przewiew i... To się pewnie sprawdzi latem, nie? Jak będzie gorąco. No, gdzie mam wstać? Do auta chwilowo włóż. Do jutra. No i tam śpimy. Tylko nie wiem, gdzie na grzewnicę podłączymy. Znaczy jeszcze musimy iść tam uregulować, bo na razie kazał nam... Znaczy kazał, powiedział, żebyśmy się tu rozłożyli. Ale czajnika? Nie wiem, może tutaj jest to czajnik. Jest czajnik. Jest czajnik, bo ja widziałem czajnik. To ja nie wiem gdzie jest. No możliwe, że tutaj jest. Tu jest kuchenka. Tu jest ta szafeczka. I tak to wygląda. Tam są walizeczki. Sobie leżą. Tu jest taki techniczny stoliczek. Tu jest Nikola. Wiem. Trzeba iść do recepcji, bo inaczej będzie tu powódź. Powódź będzie. Tak, dobra. To taka żółta. No. Dobra, ja chowam takie jak młotki czy nie młotki, ale powiem wam, że trzeba dwa młotki mieć i musimy jeszcze takie typowe takie śledzie, nie szpilki, tylko śledzie. Tak. Kupić, bo tu jest akurat tak, że tak twarda powierzchnia jest, ale udało się wbić. Dużo kamieni, nie? No i ten namiot ma dodatkowy taki przedsionek. My jak będziemy jechać na urlop, to jeszcze weźmiemy ten nasz przedsionek, taki jeszcze dłuższy. Że on będzie gdzieś, ja wiem, dotąd. To w ogóle będzie długi ten namiot. I tak tu się właśnie przeszliśmy na tą stronę. Recepcja to jest w tym dużym budyneczku. No. Zobacz, tutaj każdy ma takie, bo ala swój numer? Może mają tutaj. Trudno stwierdzić. Gdzieś tu. Zaraz, jest godzina 19:12. A ten facet wyprowadza gęsi. Gęsi, no. Ale przynajmniej pogoda dobra. Ale ja wam powiem, gdyby tak padało, to ja nie wiem, jakbyśmy rozłożyli ten namiot pierwszy raz. Bo my ten namiot rozkładaliśmy pierwszy raz. Tak. Mieliśmy zrobić próbę, ale zabrakło czasu i taki nam spontan ogarnął, że przyjechaliśmy do Belgii. A i tak nie jest aż tak źle. I tak nie jest aż tak źle. No nie. Ja wam zaraz napiszę, albo już napisałem wcześniej nazwę tego kampingu. Nie będę się męczył, bo to po francusku. Bo akurat to jest region taki, że to jest blisko Francji i to wszyscy... To jest niedaleko granica. I to w sumie wszyscy po francusku rozmawiają, więc... Więc trzeba się po angielsku. Jak coś, ja nie będę się tu męczył ze słownictwem. Bo ja ciężko nawet po polsku mówię. No, a Beluś jest w siódmym niebie. No dobra, to jak na razie pojawimy się za chwilę. Dobra, ja teraz idę się rozliczyć z gościem,
Więc a ja wam pokażę. To są takie skrzyneczki ponumerowane. No tam piękne taki. Niby to jest dwugwiazdkowy, ale bardzo dobre ma opinie, ja wam powiem. Dla tych, co by chcieli tu przyjechać, skrzynka. Skrzynka jest normalna, standardowa. Tu akurat na dwa są, tu są te otwory, tu jest woda. Te, ale tu jest woda, halo! Jakby co, to widzicie, możecie sobie tutaj podpiąć. Tu jest, już mamy podpięty. A ja idę do toalety i wam pokażę zaraz toaletę. Ja idę siusiu zrobić i przy okazji wam pokażę, jak wyglądają toalety. To jest taka recepcja. Jak trzeba będzie kluczyk oddać, to tam do tej kobitki. Oczywiście dzisiaj jest piątek. Tutaj są takie zlewy. I żeby myć, korzystać z wody, bo zobacz, widzicie, nie działa. A żeby była woda, to trzeba tu kliknąć takim chipem i wtedy woda leci. Wszędzie tu trzeba mieć to. I teraz wchodzimy do męskiego. O. A toalety się prezentują tak. Tu są zlewy, zimna woda, normalne, standardowe gniazdka, to jest dodatkowe, to jest pisuarek. Tutaj nie można wejść. A jak wyglądają toaletki? Tak wyglądają. Jest papier, jest szczotka, jest do oczyszczenia, dezynfekcja. Nie, ja wam powiem, zadbane są. Jak na dwugwiazdkowy camping, jest ok. Dobra. No to tak to prezentuje się. Idziemy na kolację. To jest godzina 20:06. No i jak tam się czujecie? Dobrze. A Maja mówi, że jestem wybredna, bo nie ma co jeść. No bo nie ma. Jest paszet, którego nie lubię. A pasztetu nie można. To nie pasztet, to jest ta paprykarz. Ale ma serek topiony ze szczypiorkiem. Już ciepło się robi? Sałatki nie chcę. Robi się ciepło? Ja takie ciepłe skarpetki. Dobra, to ja do nich wpadam. To dostajemy internet. Jest darmowy internet. Na tyle wystarcza, no nie wiem, ja nie będę tutaj filmów montował, zgrywał na YouTube. Ale takie po surfowaniu. No. 5 euro. Widzicie, to jest to. Jest jedna sztuka i każdy szuka go. I właściciel daje, udostępnia internet, więc nie ma z tym problemu. Bo już przynajmniej działa. Jest okno na świat. Ja wam nie będę kodu pokazywał, bo wiadomo. Przyjedziecie, jest darmowy, to właśnie się sam wam da. No i nic. No to my już powoli siadamy do kolacyjki. Pijemy sobie, odpoczniemy po podróży. Bo ruszyliśmy o 14:30, a przyjechaliśmy o 17:30. I Beluś jest z nami. Tak, Belu? Co, Belu? No co, Belu? No? Jesteś w końcu w siódmym niebie. No nic, jakby się coś jeszcze coś ciekawego pojawiło, to wam udostępnimy, nagramy. No, a tak wygląda to godzina 20.
Jeszcze jaśniutko jest. Ale już tak za godzinę to już będzie ciemno. Tu się właściciela pytaliśmy, czy to bezpieczne, pomimo że to ja furtkę, to mówię. Bezpiecznie. Nie było jakichś cyrków czy jakichś kradzieży. Więc. A komunikacja jest przez Google tłumacza. Dobra. Nie no, to mi tutaj niepotrzebne. Bo ja już nie idę do toalety. Dobra. Jaka jest u nas temperatura? No taka jak widzę, że w tym u nas w Bochum 10 stopni. No dobra, no to tyle. To na razie. Pa. Jak u nas wieczerza piątkowa? Tam rozrabiają. Zaraz będą na podłodze. Z kariuszami. A teraz pęknie. Pierdyknie. No Mariusz taki malutki Mariusz, sobie kupił. O, Mariusz już wycyckał Nikolę. Ale Mariusz jego połowę nogi zostaje. Do połowy. Mariusz kupił se materac? Nie, jak to powiedzieć? Nie materac. No taki materac pompowany. Karimata pompowana. Karimata pompowana, ale to wersja dla Waneski. No ej, to... Bo było tanio. Bo było tanio. Ej, ale dobra, wystają mi tyle nogi tylko. Tyle. 10 cm nogi mi wystają. A ile masz ty wzrostu? 1,84 m. No, a kupiłeś na 1,84 m. No to wiadomo, że będą nogi wystawały. Dobra. Jest wygodno, okej? Okay? Tak, nogi w górze. Ale tata, ja ci powiem, że jak ja raz przyłapałam Mariusza, to wiesz, jak on spał, to on miał, kurde, antenki znów. Ale ja spietam. Jak ślimak tyłem by szedł. Ale ja tak śpię, nawet tak mama zauważyła, moja tak mi mówiła, że ja potrafię spać tak, że ja śpię tak, ale nogi w górze. Razem i przez całą noc one nie upadną. A wiesz dlaczego? Bo ty nogi myjesz raz na tydzień. Wietrze w nocy! Wietrze! Mam pęknę! Aj, nie mogę! Co, będziemy siebie byli? Wiesz co? To ja mam pomysł, to weź się rozłóż tu nogi za namiot. Ej, a jestem ciekaw, czy jakbyśmy ją tak wzięli i wynieśli, położyli na wodę, czy on by zatonął, to a teraz by pływał, nie? Pływałby na pewno. No. I ona się budzi na drugiej stronie. Nie! Nic sobie! A po nurtem tak płynie gdzieś do Francji. No to jest rzeka jednak. No a poniedziałek jest lany poniedziałek, także uważaj, kochana. Ja mam, nie denerwuj mnie. Ja mam tajną broń schowaną, ale ja mam pistolet. Nie, to walecki pistolet. To mój. Ja mam pistolet. Ten pistolet nikt nie lubi. Co, z lodami przyjechali? Oni co 5 minut z lodami jeżdżą. Ale mama powiedziała, że... No, o tej godzinie z lodami to trochę już za późno, za 29. Dziewczyny, dzieciaki, bierzcie talerze i zmywać. No. No to ja cię wezmę, pójdę z tobą tam. Fajnie tak kawki się napić, po takim jeździ, po to spakowaniu, tak się ogrzać cieplutko, prawda? Zgadza się. Fajnie. No nic, jutro fajnie wstaniemy, zjemy sobie śniadanko mogę? Takie wielkanocne. Jutro będzie ciężko obudzić. No i jutro idziemy zwiedzać. Jakie miasto? Miasto? Dino. Jakie Dino? Dinat. Po drodze są takie ładne miasteczko. Na to miasteczko właśnie chcemy zajechać. Ale to się pokażemy, jak już będziemy tam na miejscu. Nie będziemy zdradzać. Ale bardzo nam się podobało. No i mam nadzieję, że tak w rzeczywistości też tak będzie wyglądało. Więc widzicie, co się już tutaj dzieje, więc kończymy na dzisiaj, ale wy zostajecie i widzimy się jutro, a wy zaraz.